Przed nami pojedynek numer 2. Czy Karol Linetti, opromieniony zwycięstwem nad Arkiem Milikiem, będzie kontynuował zwycięską pasję i poradzi sobie również z Kamilem Glikiem? Przekonajmy się. FC Torino, Lech Poznań. Drugi mecz w naszym turnieju, zaczynamy. Karol opromieniony zwycięstwem nad Arkiem. Bogato, bogato tutaj. Od razu ruszył do ofensywy. Chaos. Chaos typowy. Padelli nie dał się zaskoczyć. Chyba już się spodziewał. No, myślę, że tak. Tego lepiej wcześniej próbował. Z gol. Kolejny. Kurde, za dużo. Za dużo. O jeden za dużo. Ale Włosi to mistrzowie katenacji, także... No ja się właśnie boję, że robi, że tutaj jedna akcja. 1-0. Jakby to trafił, to żółta co najmniej. Widziałem, jak biec, nie? W prawo, lewo. No Kamil, gdybyś tutaj zdobył 3 punkty, to jeszcze pojawiłaby się nadzieja dla Arka. No. Remis już tutaj widzę, wskazuje go na walkę o drugie miejsce. Poszli z nim. Nie, no musi. Brawo, bo nic. Jeszcze jakiś nie porozumiał. Ja pierd... Ale far. No było blisko. Ale była nadzieja dla ciebie, naprawdę. Z pół metra od linii bramkowej. Nie przygotowałem. Nie przyjemno. Nie. No nie, to chyba nie był falny, to zgoną kartę. To co gwizdają, to fałę. Proszę, samba. No, ale... ja. Jak nieprzyjemnie się zrobiło. To jest druga żółta. Ale to jest faul i od razu tam Kamil... jest czerwień, nie? To nawet nie ma kto w murze stać, zobacz. Koronkowe to było rozegranie, zdecydowanie. Karol, można powiedzieć, że twój firmowy zwód już chyba powrócił. Dobrze się pokazał. Ale już myślałem, że każdy. No, 0-0, bez bramek. Karol, 4 punkty. Myślę, że już źle nie będzie. Zobaczymy, teraz wszystko zależy od trzeciego meczu.